Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Legion 9. W poprzednim filmie ukończyliśmy misję Grobowiec oraz spędziliśmy sporo czasu właśnie na tej mapce. Dodawaliśmy punkty umiejętności, wyposażyliśmy ekipę, tak więc krótkie przygotowanie i wlatujemy w posąg Lupy. Kolejna misja na poziom 9 tym razem, tak więc musimy coś zbudować. I tutaj mi się podobało to. Lekkie pancerze otrzymują plus 1 do pancerza i tu ciężkie pancerze otrzymują plus 1 do pancerza. Na pewno sobie już lekki odblokuję. Nie, ciężki pierw. Pierw ciężki. I zaraz lekki, tylko brakuje mi trochę zasobów. Dali nam możliwość rozmontowywania broni na zasoby właśnie budowlane, więc chyba trzeba to robić. Trzeba to robić, żeby móc budować dalej. Tak więc ja nie używam tych broni. Ostatnio, na ostatnim filmie właśnie się ubraliśmy. Mamy już pełną ekipę. Tak więc to są słabsze bronie. Wszystko może iść do rozmontowania. Tyk. A jeszcze mam 10, tak? A jakbym użył... Bo w następnej misji mamy możliwość do zdobycia dodatkowych zasobów. Więc zwrot będzie użyty za darmożkę. Plus 100% do zasobów budowlanych zbieranych podczas następnej misji. Pyk. Aktywujemy. To już będzie aktywowane. Tylko chyba to nie ma wpływu na tego kowala, nie? Bo to jeszcze nie jest misja, no tak. No to jedziemy z tym. Czy ja uzbieram te 500? Nie wiem, ciężko będzie. 80 jeszcze. A ile dostanę za to? 50, dobra, uzbieramy. Bo to są niebieskie. To jeszcze jeden wystarczy. O który niebieski? To jest fajny, bo do lojalności ten sobie jeszcze bym zostawił. Chociaż 11 witalności, musiałbym go ulepszyć. No dobra. To sobie zdemontujemy i mamy to. Tak więc lekkie pancerze otrzymują plus 1 do pancerza. Pyk. Pyk. Mało hajsu. Mało zasobów budowlanych. Ubrani jesteśmy. Jeszcze musimy te tytuły dodać. Ona ma plus 25% odporności na osłabienia umysłowe. Mamy wolne tytuły do dodania. Tu mamy 4 do lojalności i to bym zmienił. Dałbym to temu, który jest nielojalny, czyli Plutoniusz. Pyk. Ty, bo ty jesteś nielojalny, teraz masz na plusie. Plus 3, a miał na minusie. Idziemy dalej. Rada Wojenna. Porucznik, jeden do ruchu. To dałbym temu nowemu, Messala. On wielki z toporem, ma słaby ruch. Fajnie jakby podchodził szybciej na początek. I jedziemy dalej. Demona. Arena. Tu jest nasz Mento. No to tak, to on zostaje. Kowal. Kowal daje do pancerza. A kto nam został? Oktawiusz. Ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze bez tytułu jest. Oktawiusz i tak. No i ten Sicarius, który rzuca włócznią. Tu do pancerza, no to lepiej, żeby dostał Oktawiusz. Pyk. I tutaj mamy plus 10 do uniku, idealnie. Sicarius. Spoko. Zmieniamy jeszcze tylko nasz LR i pędzimy. No ten tutaj ostatnio, no kiepsiutki strasznie. Ja nie wiem, czy ja go będę używał. Ten używaliśmy poprzednio, Umbra, i był spoko. Mamy jeszcze dwa inne do wyboru, więc zmienimy sobie, żeby było inaczej. Tutaj mamy Fulgora. Niepodstawowe umiejętności ataku przy każdym trafieniu mają 10% szansy na stworzenie łańcucha piorunów, który wpłynie na trzech wrogów. Zdaje on 75% obrażeń od broni i wywołuje porażenie na czas jednej tury. Łańcuch piorunów dodatkowo powoduje porażenie bohatera przez okres dwóch tur. Słuchajcie, to jest może i spoko, ale nie na ten moment, bo tu jest napisane niepodstawowe umiejętności ataku przy każdym trafieniu. A ja jeszcze tych niepodstawowych mam mało. Dopiero zaczynamy rozwijać postacie. Więc to może być spoko na późniejszym etapie. Więc polecimy, spróbuję polecieć z tym podpaleniem, czyli Lar Kakus. Podstawowe ataki podpalają przeciwników na czas dwóch tur plus 20% do obrażeń od podpalenia, tylko że
Jeśli bohater zakończy turę w promieniu dwóch pól, nie będzie podpalonych jednostek, zostanie zamrożony. Muszę chyba starać się zrobić tak, żeby obok każdego bohatera był ktoś podpalony. Będzie to turbo trudne, ale ciekawe. Jedziemy z tym. Tak mi się wydaje, że to będzie trudne, bo może się okazać, że to nie będzie trudne. Jest. I jeszcze chciałem tylko handlarza, czy mogę eliksir kupić? A, już nie ma. Już nie ma, pucha. No dobra. Wszystko zrobione, zaczynamy. Posąg Lupy. Albina Vergila. Trybunie, proszę o pomoc. Uesta zesłała mi wizję. Bogini prowadzi mnie przez te zdradzieckie czasy. Musimy znaleźć niezwykle cenny artefakt należący do naszej dawnej kolonii. Posąg Lupy. Relikwia ta ma ogromną magiczną moc, która jest kluczem do naszego przetrwania i narodzin Rzymskiej Republiki w Avalonie. Tutaj mamy rodzaj przeciwnika, przeklęty wasal, dodatkowa nagroda w zasobach, lar kolejny do zdobycia, jest szansa oczywiście, i odzyskaj pradawny artefakt. No i chyba idzie cała szóstka na atak. Tutaj chyba gramy wszystkimi. Właśnie ostatnio zastanawiałem, jak szliśmy na misję Grobowiec, i tu chyba wszyscy grają. Nikt nie odpoczywa. The sacred statue is in this crumbling castle. The goddess Vesta led me here, but now we are on our own. Wyczuwasz obecność posągu? I can feel the magic surrounding the statue. It is not an ordinary relic. It was a gift from the goddess of the island. Co to za bogini? The veiled goddess of the lakes. She welcomed our people to her island and gave us the statue so we could build our first colony here. Poddałaś się bóstwu dzikusów? She is not more than a demigod, Tribunus. Far less powerful than our gods. But this is her realm, which would make her a very dangerous enemy. Jak nasi ludzie mogli stracić coś tak ważnego? Our colony always enjoyed the protection of the goddess. But she has been banished from her realm when chaos was unbound. A teraz posąg mają barbarzyńcy z Camelotu? Exactly. Vesta told me that the statue shall be somewhere here, under the protection of Camelot. Powiedziała ci, kto broni naszego starożytnego skarbu? No. But there is an arcane barrier on this gate behind me, sealing it from us. The person who created it must have been very powerful. Przyjrzyjmy się temu. Nie zaszkodzi, prawda? Czyżby bronił tego jakiś bohater z poprzedniej części? Rycerz Okrągłego Stołu? I was right. This arcane barrier is way too powerful. But I can feel the presence of the Lupa beyond the wall of magic. Great. We must find another way then. Tutaj ustawienie na początek. We are here to reclaim what rightfully belongs to us. Tak stoją. Jest więcej, inaczej się układają, nie? No trzech z przodu fajnie by było mieć, ale wtedy w takim rzędzie tutaj też stoją. No w sumie, jakbym zamienił tego z toporem z czarodziejem, ona z przodu, włócznik i czarodziej z tyłu. Nawet włócznika mogę zamienić z czarodziejem. On ma chyba lepszy zasięg na razie. No kurczaki, można tak spróbować. Dobra, pędzimy. Ładnie tutaj. Oho. Who's there? It's them. Watch out, they're coming. Taki społeczniak. Przybiegł, zobaczył, uciekł. Chodź tutaj. No dobra, mapa nie wygląda na dużą, ale mamy aż dwa ogniska. I was expecting someone more powerful. Careful. I'm sensing strong magic here. Nie, tutaj trzeba wejść. Tu pewnie będzie dodatkowa walka. Znając tą grę. Of course. Spare us. We don't want to fight you. Rycerz pustoszyciel. Nie chce ze mną walczyć, tak? Tylko to znowu to samo. Jeżeli ja z nimi teraz nie zawalczę, to oni pewnie dołączą do innych w późniejszym etapie i będzie ciężko. Tchórze, jeśli trzeba zmusić was do stawienia mi czoła,
Tak właśnie będzie. Jedziemy z nimi. Rycerz Pustoszyciel. 55, sporo. Ja od razu chyba sobie do ciebie podejdę. Mam tu osłonę. No. Ściana włóczni. I dam sobie tarczę. Dobra. Ty, chłopaku, podejdź. Ten cios dystansowy, on jest dobry. I szczerze, nadzorek. Tam jeszcze jest dobry. I mamy egzekucję. Ktoś musiałby mieć poniżej 40%. Dobra, na początek wezwanie Marsa, bo teraz działa przez dwie tury. Skaczemy do niego, trup. No i nie mogę nadzoru, nie mogę. Podejdź tu. Teraz mam bardzo dużo bohaterów. O, ogniste ptaki. Sprawdzimy, jak one działają. A, automatycznie przywołuje. Ja myślałem, że nie będę mógł wybrać miejsce. No to zobaczymy, jak będą latać. Na razie podejdę tu. Za dużo nas. Czarodziej. Czy ty kogoś widzisz? Nikogo nie widzisz z tej pozycji. Muszę się ruszyć. Pyk. Ten też oberwał. No i jeszcze ty. Wezwanie Merkurego. No i jedziemy. Podpalenie. A no i właśnie. Oni są podpaleni wszyscy? No i jak to będzie działać na tych moich z tyłu? Zobaczmy. Tak, zamrożeni ci z tyłu. Ale mi z buta pociągnął. No to też jest średni, nie, w sumie. Bo jakby nie patrzeć, no ptaki też podpalają. Ale no mamy włócznika, mamy czarodzieja, który raczej będzie trzymał się z tyłu, nie? Skoro oni będą się trzymali z tyłu, to nie zawsze będą zamrożeni. Musiałbym nimi podchodzić. No dobra. Tego bym chciał wykończyć, ale to nie będzie takie łatwe. Ten płonie na martwica 4-6, podpalenie 3-4. Zostawiamy go. Podpalonko, krwawienie. Chodź, pomożesz. Cios. No ty z nim jedziesz. Raz, dwa, spłonie. Mamy jeszcze ten czar w sumie. To czemu nie? Już koniec będzie. Pyk, pyk, pyk. Fajnie. Odsuń się, jeszcze ptaki zaatakują. Mamy tą egzekucję, ale on ma... Musiałby mieć poniżej 40%, to jeszcze nie. Jeszcze musisz rzucić. Dawaj przeszywającym, ej. Krok do przodu. Pyk. 15. No i egzekucja. Jeszcze nie widziałem, jak to wygląda. Okej. Okay. Normalnie. Normalna egzekucja. Kurczaczki. No dobra, 29 zł, pędzimy do przodu. Nie no, spoko, bo to podpalenie jest mocniejsze, widać to. Ja mam dużo umiejętności, żeby podpalać. Ale... No będzie na tym tracił włócznik i czarodziej, nie? No chyba tędy powinniśmy pójść. W lewo, po ognisko, później w prawo, tu i na koniec tutaj. Tak zrobimy. I tak zrobimy. Hold them back, lads. Witam panów serdecznie. Do niego już mogę doskoczyć i raz uderzyć. A ty? Ty też dojdziesz do niego, tu.
A ty doskoczysz to samo miejsce. Mhm. Czego tutaj nie mogę? To inaczej robię. Wezwanie Marsa. Kroczek do przodu i skaczę w prawo. Egzekucja tu nie zadziała za dobrze. Ona w ogóle nie zadziała, jak nie ma... to zadziała naprawdę tylko wtedy, kiedy będę mógł zabić. Okej. Okay. To jest bardzo dobra ta bardzo dobre to będzie na mocnych przeciwników, na przykład tego, co ma 63, albo innych, którzy mają nawet około 100 punktów witalności, czy tam punktów życia. No co, chłopaku? Do przodu, cios dystansowy. Aha, to już nie uderzysz. To całkowicie do przodu. Normalny cios. Pyk, toporek. Podpalony, ten nie jest podpalony. Behold the maiden of death. Musisz być blisko podpalonych, wiesz, koleżanko? Trzy kroki. I tak zostaniesz zamrożona, bo będziesz za daleko. No ale dobra. Trzy kroki. No i ogniste ptaki. Też widzę, za daleko nie zajdziesz. No to ściana ostrzy. No tam nikt nie płonie. I poczekaj jeszcze. Tam nikt nie płonie. Łańcuch. Połączymy tego z tym. Mogłem to zrobić wcześniej, zanim go uderzyłem. Ale to mi się zdarza przecież. Przecież to mi się zdarza. Byk. Oberwali. Dobra. I ty z tyłu jesteś. Wezwanie Merkurego. Mam przeszywający, ale nie trafię dwóch. No to w niego. Jeden i drugi oberwał. Do przodu. No idź do przodu w tą stronę. A, i egzekucja. Ciekawe, czy zadziała egzekucja na niego. Chyba nie. No, nie zadziałała. Kurczaczki. No dobra. Dobrze wiedzieć. Uczymy się tych umiejętności. I mam aż 5 zamrożonych. W tej turze oczywiście. Zaraz ptaki. Ptaki zrobią robotę i czar naszej Virgilli, który podpala 3 osoby. No ale samo to. Najlepiej zrobić, żeby wszyscy płonęli. No i mam mało punktów akcji. Just look the other way. Dobra. Ty, koleżanko. No i właśnie. Tego raz. Ten płonie i krwawi. 2, 3, 2, 4, martwica, 4, 6. No myślę, że możemy go zostawić. Dawaj w tego. I w kusznika. Ten nie płonie. Okej. Okay. Ty masz na jeden cios. No to już. Dobra, też zginie, 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 zginie. No ten nie zginie, na pewno. Ale go nie widzę. O, stąd już lepiej. No słaby ten cios. No ale dobra, dostał. Ja mu też zabiorę. Fajne, fajne. No tak, ten zew grobu zaraz jest świetny. Po prostu świetny, jak jeszcze zadaje sąsiadom. Tu jest 3-4. Muszę go pokonać, ale ten słabszym chyba zrobię. Tym słabszym ciosem. Oj, tylko 2. No, to nie mogę aż tak ryzykować. Bo i tak nie zabiję jednego i drugiego. Bęc. Bęc, on przeżyje. No dobra. Ci wszyscy popadali? Popadali. Dobre ptaszki. Dobre ptaszki. Jeszcze słabe, ulepszymy je. No i dobra, to będzie koniec. Raz, dwa. Jest do skoku. Kogoś dziabniesz? Trzy. Nie wiem, włócznik? Ale nie masz czystego rzutu, ale to i tak chyba nieważne. Bo i tak będzie trup. More offerings to the maw. I can feel the presence of the magician who created that barrier. No nie wiem.
If he is as efficient as his henchmen, I wouldn't be too worried. You will face a hero from Camelot. They are all dangerous barbarians. They even told me to go to hell. Did you tell them that we have come from there? Wjeżdżamy do kolejnego pokoju na kolejne starcie. Tak myślałem. The master was right. They came for the statue. Stop them. Wait. Oho. I can sense the power of the Lupa. We are close. The statue can aid you in the battle. Choose the gift wisely. Możemy wybrać plus 10% do obrażeń od broni dla wszystkich bohaterów, albo plus 2 do ruchu dla wszystkich bohaterów i chyba wybiorę do ruchu, bo oni i tak dobrze zadają te obrażenia. Gorzej jest z tym ruchem u nas aktualnie. Widzę, że oni są daleko. Do tego no ja muszę starać się być koło podpalonych. Ten ruch może mi w tym pomóc. No, 2 do ruchu. Szkoda, że nie do punktów akcji. No ale... No dobra. To jest mocna bitka. Ich jest sporo. Mocna bitka. Fiu, fiu. Nie sięgniesz jeszcze. No to dobra, ich połączymy chyba. Połączymy ich. Albo z kimś z tyłu. Będzie lepiej. Tak sobie zrobimy na razie. Teraz ty kroczek do przodu, wystąp. Atak zasięgowy. Bum. Krok do przodu. I jeszcze jeden atak. Podpalony. Wezwanie Marsa. Czy atak z doskoku? Mamy tyle ruchu, że lepiej podejść i uderzyć 2 razy. Raz. Z drugim poczekam. Ty też podejdziesz. Ściana ostrzy i jeden cios. On ma 102 życia. Nie zwróciłem uwagi wcześniej. I tu egzekucja się przyda. Później. Jeszcze tu, bo on też oberwie. Dobra, płoną i zginą. Idziemy dalej. Tutaj. Koledzy też dostaną kusznicy. No, też mi się przydasz. Podejdź tu. Może źle to zrobiłem, że aż tutaj podszedłem. No trudno, to użyję sobie ogniste ciosy. Jeden. Tam nie sięgnę. Drugi, trzeci, niech płoną. Dobra, kto mi jeszcze został? Włócznik. O. Wezwanie Merkurego i cios. Dawaj gdzieś tutaj, musisz mieć lepszą widoczność. Trochę obrywają. On ich wyleczył. Ten ich leczy. Przydałoby się do niego dorwać. Do niego dostać. O kurde, sporo ich jest. No dobra. Egzekucja jeszcze nie zadziała. Ile on miał HP? 95. Tak, o jeden cios zadaj. Trzyma już? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No teraz ptaki muszą się pojawić. Więc tu jeden cios. Ta egzekucja jeszcze nie działa. Drugi cios. Dobra, mamy to. Jeszcze nie. No jeszcze jeden cios by się przydał. Nawet... Chodź tu. Ten jest za mocny już. Ten słaby wystarczy? Powalony jest. Dobijesz go? Nie dobijesz. No jak jest powalony, to zwykłym go zabijemy. Bez tej egzekucji. No coś ta egzekucja mi...
No dobra, raz, dwa, po prostu nie żyje. Ty się odwróć do niego. Kogo my tu jeszcze mamy? Myślę, że tu wejdziesz w ten dym. Ty też trochę podejdziesz, trzymamy szyk. Ty masz go? Ptaki, ptaki, niech się pojawią. No i ten przeszywający jakoś trafi. O, trzech. Czy ja trafiam w swojego? Ja trafiam w swojego? Trafiam. Musiałbym chyba jeden krok do przodu zrobić. I teraz jest idealnie. Ops. On spłonie. No masz jeszcze jeden rzut, tylko... Nie, nie masz. Podejdź tu. Ty stój jak stoisz. I nasz czarodziej. No dobra, tutaj, żeby też obok dostali. Opsa. No, ciężko z tym naszym głównym bohaterem. Zaraz do równowagę trzeba użyć. Jeszcze ptaki. Mento. Ale was jest. Gdzie to moje rozszczepienie? Martwica 12-15. Martwica 12-15. Więc strzelasz do nich, no. Tu oberwie dwóch, tu też dwóch. To robimy tak. On już mnie nie interesuje, chociaż może przeżyje. On na pewno nie przeżyje, więc ty jedziesz z nim. Raz, dwa. I jeszcze raz. I tu. 14. Musimy dać pancerz Juliuszowi. I tu zabijemy typa. Ty masz egzekucję? Nie zadziała na nikogo. Za dużo HP mają na razie. Chyba, że tu mi się uda go troszeczkę. Raz. Ma 40%. Don't wait for my orders. No nie ma, ma więcej. Jeden HP spłonie. Stój gdzie stoisz. Teraz ty. No to dawaj, ogniste ciosy. Tu, tu i tu. Dobra, on też spłonie. Nawet egzekucję mogę teraz użyć. A, użyj sobie. Chłopaku. Co, będziemy czekać aż spłoną? Ale padają. No to jest dobre. Oni naprawdę mocno płoną i padają, jak widać. No tylko to zamrożenie mi nie siedzi. Możemy łańcuch znowu zrobić. Ty z nim. Do tego bym sobie strzelił, ale nie strzelę. No to jedziemy. Raz. Dwa. Ten też obrywa, nie? Trzy. Do przodu. Do przodu na maksa. Idziemy po niego. Idziemy po jego skórę. O, ten dojdzie. No chodź. Bum, cztery. Płonie? Płonie. Jest po nim. Do tego hopsa. Cios. Trup. Włócznik. Tu. Ostateczny rzut. Mamy to. I must thank Vesta for sending you my way. Tell me, how could I express my gratitude to you? You can always erect a nice statue of my humble self in the colony. Odzyskujemy... No tak, tu jeszcze jest drugie ognisko. Odzyskujemy pancerz. The Knights of Camelot consider our sculpture a barbarian idol. Some of them want to destroy such treasures, while others collect them. A tutaj nic nie ma. Myślę, że wjeżdżamy do następnego pokoju. Muszę uważać na Juliusza Mento. Chyba...
Dam mu tarczę na start. Jeszcze poczekałbym trochę z tą równowagą, niech jeszcze troszeczkę straci. Sala jadalna. The Romans are here. Run. Get in formation. Formation? Spadaj na drzewo. Beware. That night is dangerous. The Lupa is close. Can't you feel the might of the statue? It can aid you in battle. Choose your gift wisely. Obrażenia czasowe, czyli to coś takiego jak podpalenie? Chyba da. Odporność na osłabienia umysłowe, psychiczne dla wszystkich bohaterów. No, walczymy z wasalami, więc jedziemy w to. Plus 50% do obrażeń czasowych dla wszystkich bohaterów. Jedziemy tak o. Łańcuch. Musi być połączony ktoś. Tak więc zapraszam do przodu. No, was dużo nie ma. Ale muszę podejść, bo będę zamrożony. Podchodzimy jak najdalej. Nie sięgniesz jeszcze. Jeszcze jeden kroczek i dystansowy. Jeszcze nie jest podpalony. Juliuszu. Jeszcze jeden kroczek. No i tak o, wezwanie Marsa i atak z doskoku. Bum, jeszcze nie jest podpalony. Oczywiście tobie dam tarczę, tak jak mówiłem, i do przodu po prostu. No, koleżanko. Dwa do przodu i mam nadzieję, że podpalisz trzy osoby. Jeden, drugi. Niestety. Tylko dwóch mam w zasięgu, ale robimy to. Wykonaj. Niech płoną. Nie masz ruchu, nie masz ruchu. Ty po prostu do przodu, w następnej turze zadziałasz. I ty, szczerze ci powiem, tak, bez wezwania. Po prostu sobie rzucimy i w następnej turze to użyję. Oho, ten kusznik jest dobry. Tarcza lodowa. Odgapia. Oj. No nie. Dobra, fuch, ale fart, 11, dobra. Zaczynamy od równowagi. I ty masz eliksir pancerza? To od razu pij. To po pierwsze, po drugie. Równowaga. No, to mi się podoba. Musiałem to zrobić. No i możemy z nimi jechać. Podejdź. Cios, jeden. Cios, drugi. Cios, trzeci. I egzekucja za dwa, ale i tak on płonie. No ale dobra, dobijmy go. Dobijmy go. Jeśli nie możesz ruszyć, to ty chodź tutaj, masz osłonę. Chłopaku. W lewo. Ten płonie 4-6 przez jedną turę. Ty nic za bardzo nie zrobisz, to też w lewo. No nic, rzuć w niego. Może spłonie. Do przodu. Ty w lewo. Też te twoje ciosy są takie. Połączymy go. Nie mogę tylko z nim. Nie mogę, bo ma tarczę lodową. Nie ma was zbyt wielu. Może nadzór zrobię. Ktoś wpadnie? Wątpię. Próbujemy. You got me good. Ojej. Zaraz znowu równowaga będzie musiała wlecieć, ty Juliusz. Kiepsko z tobą. On zginie. Ale tam jest ten kusznik. Ja muszę do niego podejść, bo on mnie tutaj będzie ładował. Będzie do mnie ładował. Do Juliusza Mento. Do przodu. Ty też tam pomagaj. Roczek. Rzut. Mocny ten kusznik. Do przodu. Dawaj te ogniste ptaki. Jeden mogę do przodu i ogniste ptaki. Niech lecą. Ty też do przodu. Ty też do przodu, bo oni są daleko. Ja tracę punkty akcji na przemieszczenie się. To jest kiepsko.
trochę kiepsko, nie? No dobra. Mento, na ciebie muszę uważać. Do przodu. Doskoczysz tu. Lecimy! Masz kolegę obok. Który da ci tarczę. Da ci tarczę. I kroczek do przodu. No. Niech ma. Teraz te ogniste. Bum. On nie zginie? Nie zginąłby. Więc jeszcze raz. I do niego. Dobra, oni padną. Następny. Ty dystansowo. Dystansowo. Bum. I jeszcze raz. Nie żyje. Połączymy tych kuszników. Czego go nie mogę? Go nie można, fajnie. Mhm, super. Kogo połączymy w końcu? Go też nie mogę. Tego z tym mogę. No to, zrobiłem, no. Połączenie, super. Tu? Zasłonił ci, nie? Co za? Mam. Tak, oddam jeden rzut. Teraz w kogo? Tego drugiego? No dobra. Tam jeszcze wchodzą. Moje ptaki latają. Słabo podpalają. No dawaj tutaj. Są kusznicy? Nie, to dobrze. Podejdź. I dwa ciosy. Ściana ostrzy. I do przodu. Ty też odbijesz w tą stronę. Tu. I bum. No wy macie kim się zająć. Czy teraz będę mógł? Nie, nie będę mógł. Nie macie martwicy. Wezwanie Merkurego. I na następną turę dopiero porzucam. No dobra. Oj, oj, kto jeszcze? A, ona. Do przodu. No kiepska ta walka. Kiepsko mi poszła ta walka. No dobra. Podejdź. Dwa ciosy. I kolejny. Ta egzekucja i tak jeszcze nie zadziała. Dobra, on teraz już krwawi 5 i tak przeżyje. No to jeszcze jeden. Ten główny padł. Do przodu. Ten spłonie na pewno. Fajnie jakbyś rzucił gdzieś tam. Tutaj pyk, trupek. No i daj się uderzyć, ale uciekaj. Do przodu. Mogę te czary użyć. No to już podpalamy, niech powoli płoną. Tego sobie rzucę. Oczywiście do niego podejdę. I jedziemy. No i dobra. Mamy to. Atak dystansowy. Zwykły. Doskocz. Cios. Został jeden. Gdzie mój włócznik? Tu. No rób robotę. Świetnie. Podwójne obrażenie jeszcze. With the lupa and the powers it can control, the Romans can build a new home in Avalon again. Under the guidance of the only remaining Vestal virgin, who might not even be a virgin. How you dare. And remember, virgin or not, I am not a demon. Unlike you.
No tak, człowieczeństwo. No, została nam chyba finałowa walka. Widzę, że znowu muszę na początku walki użyć równowagi. Wydaje mi się, że... Empire of Demons, you mean? No. My Lupa wasn't created for this. Time will tell. Że ktoś padnie tutaj trupem w tej walce i to nie jedna postać. Leave a chest here. O. No to wjeżdżamy, otwierać te wrota. Here it is. The statue of Lupa. The she-wolf feeding Romulus and Remus. The symbol of the birth of Rome. To będzie oznaczało także odrodzenie się Rzymu w Avalonie. As you say, Tribunus, I believe that this statue is stronger than you think. It was crafted by the magical powers of this mystical land. Dlaczego obca bogini miałaby podarować nam taką moc? I would like to think she believed in the values of Rome. She wanted to save it, like she saved me. She must have had her own purpose to establish a Roman colony here. Cokolwiek go nie stworzyło, czas odebrać to, co należy, co do nas należy. Not so fast, Virgin and White. Oho, Merlin. An apparition from the past. Or is it the future? Doesn't matter, because you came all this way for nothing. I don't think so. The Lupa is ours. The goddess of the lake gave this relic to my people as a gift. Gifts are sacred. Accept that. It is a real conundrum, you see. Your sacred statue is a sliver of the Grail, a lesser manifestation of the whole. The lady shouldn't have shared such a treasure with you. But she did, and you have no right to demand it back. Now the Lupa belongs to my Roman colony. It belongs to Avalon indeed. And yet you came here with the outcasts of the underworlds, the dead. Aren't we all dead here? Maybe except you, Merlin. Yes, I know who you are, even if no one knows what you are. Well then, this conversation has come to its end, I'm afraid. No to walczymy z Merlinem, pierwszy rycerz Okrągłego Stołu, przeciwko nam. To była jego magia. No, będzie ciężko. In the air. It is the might of the Lupa. You could use this power in the battle. Choose how you want to use it. No plus 3 do zmniejszenia obrażeń otrzymywanych od wrogich ataków dla wszystkich bohaterów albo 1 do punktów akcji. No punkt akcji jest bardzo ważny, ale szczerze plus 3 od każdego uderzenia to jest sporo. I to każdy bohater. Ja pójdę chyba w to, wybierz dodatkowe zmniejszenie obrażeń. Gdzie ty jesteś? A ty tu. Dobra, po kolei. Na początek łańcuch musi być. Jak to wygląda? Tutaj jest ich paru. Będą fale? No nie wiem. Oni są mocni po prostu i Merlin jest. Połączymy was. Was is das. Muszę się odsunąć? Czy nie masz zasięgu? Równowaga przede wszystkim. Kiepsko to wygląda, nie? Dawaj, ogniste ptaki. Musimy mieć te kolumny przy sobie, więc dystań tu i dystansowo. Mocni są. Będą trupy, dobrze, że to finałowa walka. Teraz ty. Może Mento pierw. Może przydałoby się z doskoku. To mogę jeszcze wezwanie Marsa. On jest mocny. Zrobimy tego. Przydałby mu się. Przydałaby mu się tarcza. Do przodu. Z
stoisz. Stoisz. Ty się ruszyłaś. Ty niestety tylko nadzór. Z tej pozycji. No i tak, o, mogę rzucić. Zostaną mi 3 punkty. To jest za 3. No to idealnie. Wyzwanie Marsa. I rzut. Dobra, zobaczmy, co oni wykombinują. O kurde. No dzieje się tutaj, nie? Nadzór wszedł. Dobra, nie jest aż tak źle. A gdzie ten Merlin? Tam jest, dobra. Już nie mam tarczy. Kurczaki, jedziemy z tobą. Egzekucja. Raz, dwa, ale mocny. Tu jest dwóch. Ściana ostrzy. Wiesz co, ty się napij za czasu. Ty nie masz. Ty w sumie masz czary, więc jeden, drugi, trzeci, niech płoną. Ty kogoś widzisz? Tego. No to już. Ale mocny. Mogę wykonać jeden rzut, więc to bez różnicy. Do przodu. Merlinie! Merlinie, nie bij mnie! Ajajaj, zaraz padną mi tu. Okej. Raz. Nie mam egzekucji. Dwa. Nie bój się. Spłonie. On spłonie. Ten jest mocny. To jest Lanval. Patrzcie, nie zwróciłem uwagi. To jest Se Lanval. Kolejny rycerz Okrągłego Stołu. Więc tutaj mamy Merlina i Lanvala. Dlatego on taki mocny. Dużo pancerza ma. Jak się przebije przez ten pancerz, będzie lepiej, nie? Merlina bym musiał zacząć atakować. A przeszywający tu wejdzie? Wejdzie na dwójeczkę już. Dobrze. Ty się ruszyłeś. Chciałem powiedzieć na maksa do przodu, ale on cię uderzy wtedy. Dawaj tu, będziesz zawsze bliżej. Widzisz? To w Lanvala. Lanval, kurczaczki. To był mój zadaniowiec. Zaraz zginiesz. Mamy równowagę? Jeszcze nie. A płonie na 6-7. No to mój mento padnie po tym ruchu. Co możesz zrobić? Z doskoku go uderzyć. I jeszcze raz. Tyle mogłeś zrobić po tobie. No nie pomogę mu. Kolejny cios. Czary. Jeden. Drugi. Nie sięgniesz. Jest tylko trzech, ale dwóch dobrych. Bum! Dawaj w tego. Podejdę bliżej. Na tym mento padniesz. A dobijmy tego kusznika, niech mnie już tu nie irytuje. Idziemy do niego. I
ty też podejść bliżej, bo nie ma ciebie z nami. Mento. 31, coś wypił. Eliksir wypił. Pierwszy bohater padł. Ale jak dobrze, że wystarczy, że tylko jeden przeżyje, nie? No i już cios. Kolejny. Teraz ty. Ty musisz mu pomóc. Za plecy. Dwa ciosy. Jeden, drugi. Jeden, drugi. Lanval nie żyje. Padł w płomieniach. A ty w sumie to podejdź do przodu. Do przodu, wszyscy do przodu. Oż ty. Do przodu i dystansowo go. Limb by limb. Wezwanie Merkurego. I tutaj stój. Stój gdzie stoisz. Strzelaj. Kindle Vesta's flame. Szczerze? Te ptaki? No dobra. Chociaż jak będziesz bliżej, to go zaraz uderzysz. I w następnej rundzie byśmy mogli zakończyć to. Postaramy się. No nie mamy naszego Juliusza. Odrzuca mnie. Do przodu. Do przodu. Musimy być obok niego. Dobra, ten z oszczepami. Z włóczniami przynajmniej. Atakuje dobrze. Nie wiem, czy go nie zabije teraz. Nadzór zrobię. Nie wiem, czy będzie uciekał. Będzie uciekał, czy nie będzie uciekał. Koniec. Merlin padł. Nie, nie padł. You shall get your statue back. But mark my words, Albina. This will not end well. And you will know that you were responsible for everything. Uciekł. Jeszcze się z nim spotkamy. No ale Lanval został pokonany. You have proved that you are a true warrior of Rome, Tribunus. We can't rest, though. There is still much to do. Mam nadzieję, że nie chcesz, bym na plecach zaniósł ten posąg do kolonii. I only meant that there might be other similar artifacts that could shape Avalon. W takim razie w pełni się z tobą zgadzam, Flamino. Jeszcze wiele przed nami. Zwycięstwo! No i super. Jest skrzyneczka w ogóle. The lupa was never meant to be used for your dark and terrifying purposes. Mamy to. Coś tu jeszcze jest? Ej, to w ogóle było ognisko. Ej, dobra, wiecie co? Bo to już widzę ponad 50 minut. Ja sobie tak zakończę odcineczek. Ja wiem, że już jest zakończona misja, ale jeszcze będę chciał sprawdzić tutaj, tutaj i dopiero wyjść. A w tym filmie to tyle. Trzymajcie się, siema!